Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem. No, przygotowywałyśmy się do tego meczu. Wiedziałyśmy, że jest bardzo specyficzna atmosfera tutaj. Tak bardzo ciężko się gra w Gorzowie. Tak jak w zeszłym sezonie dziewczyny pokazały, że tylko jeden mecz przegrały na swojej hali. No my nie robiłyśmy tego do końca, co miałyśmy. Znowu zabiegłyśmy w obronie, nie do końca robiłyśmy w ataku, się pogubiłyśmy. Musimy zacząć nad tym pracować, bo tak dalej nie może być. My nie robimy tego, co mamy i są etapy, że wychodzi nam bardzo fajnie, ale za chwilę znowu upadamy, nie potrafimy się podnieść. No nie wiem, w czym na razie jest taki problem, no ale musimy to koniecznie jak najszybciej poprawić. Proszę pana, nie niespodzianka. To było skrupulatnie wszystko przemyślane, wywalczone, taktyka przez cały tydzień ćwiczona, wszystkie treningi jakby zrobione pod cały mecz z CCC, więc to nie był przypadek, proszę pana. Fajnie, żeście kontrolowały właśnie to spotkanie, bo żeście zyskały te 8-9 punktów przewagi i udało się to utrzymywać. Troszeczkę nerwów chyba w tej ostatniej kwarcie, te 5 minut przed końcem, jeden punkt przewagi, ale wytrzymałeś. Znaczy, aż tego tak nie analizowałam, czy był jeden punkt przewagi, czy nie. W każdym razie starałyśmy się ten mecz dowieść do końca i tak jak pan mówi, przemyślane akcje, długie akcje przede wszystkim, jak żeśmy prowadziły paroma punktami, no i stąd ten wynik. Kapitan chyba może być dumna ze swojej drużyny, bo nawet nie musiała w końcówce grać, a mecz i tak wygra. Nie, bardzo się cieszę, naprawdę. Dzisiaj była ogromna walka i cieszę się, że po raz kolejny pokazałyśmy, że ta hala jest nasza i będzie tutaj się wszystkim bardzo ciężko grało. Większa satysfakcja chyba tym bardziej, że no w zeszłym sezonie troszkę nas polkowiczanki zdenerwowały tutaj w tych półfinałach. No odebrały nam walkę o medale tak naprawdę, ale myślę, że to jest nowy sezon, nowe wyzwania i myślę, że ten zespół jest jeszcze lepszy niż rok temu, więc to zwycięstwo jakby smakuje jeszcze lepiej. Paulina, chyba tu jest ważne to, że była mądrość w waszej grze, nie było takiego chaosu do końca. Chociaż Presley czasami tam się troszeczkę denerwowała, powiem szczerze, na tym boisku. Ale cały czas te 9 punktów, tak jak rozmawiałem z Olą, tutaj Pawlak się utrzymywało i to chyba o to chodziło. Myślę, że też pokazałyśmy tutaj właśnie naszą siłę, że utrzymałyśmy do końca to zwycięstwo. Gdzieś tam zespół TC po opuszczeniu hali przez trenera zebrał się gdzieś, chciał się podnieść, no ale my na to nie pozwoliłyśmy. I myślę, że to jest bardzo ważny element i cieszy to. No, panie trenerze, ciężki mecz, ale satysfakcja chyba wielka po takim spotkaniu. No na pewno, tym bardziej, że było dużo walki w tym meczu. Tak właściwie w ten początek sezonu, a tu było wszystko. Walka, skuteczność, rzuty za 3 punkty z dalekich odległości, usunięcie trenera przeciwnej drużyny z boiska. Także bardzo dużo się wydarzyło na tym boisku, a najważniejsze, że efekt końcowy jest taki, że dzisiaj, nie będąc faworytami, dzisiaj zagraliśmy naprawdę kapitalne zawody, bo tylko tak mogliśmy rozstrzygnąć ten pojedynek z tak mocnym przeciwnikiem. Siła w tej drużynie jest, to widać, bo były takie przestoje, jak to się wyeliminuje, to chyba wszyscy muszą się bać AZS. No wygraliśmy zespołowością i w obronie, i w ataku każda osoba włożyła to, co żeśmy sobie zakładali, a więc serce do grania ma każda z nich. Dzisiaj jeszcze Daria Stelmach trochę ograniczyła nam rotację, bo była chora i tak naprawdę nie wystąpiła w dzisiejszym meczu. A tak, no musimy grać tą dziesiątką i każda, która wchodzi, musi grać 100%. Wtedy jest szansa, że z każdym wygramy. Oh, I'm very happy. Our team played very well. I have really good teammates who were able to find me in good positions and you know, we played really good defense. I think that's important against a good team like CCC. And of course our fans are the best in the Polish League, I think. So, you know, really good atmosphere for us and gives us a lot of energy. So it was a fun game.